Noberek. Zaczynam dzień od wysyłania paczuszek do dziewczyn, które zakupiły ode mnie ciuszki. To właśnie podjechałam na paczkomat. Tak, połowa paczek wysłana, druga połowa będzie po południu. Było tego strasznie, strasznie dużo. Jadę teraz na zakupy świąteczne, bo nie byłam jeszcze na zakupach, nie mam prezentów. Mam tylko prezent dla mojej siostry i dla siostry od Sławka. Byłam wczoraj na masażu i tam w B-Beauty w Żorach kupiłam dla nich bony podarunkowe, żeby sobie tam mogły wykorzystać. No i jadę ze Sławkiem teraz do Rybnika na jakieś zakupy świąteczne, w sensie no muszę kupić jeszcze rodzicom jakiś prezent, Sławkowi, dzieciom i no nie wiem, coś do ubrania na Wigilię i na Sylwestra, może też, nie wiem, zobaczę. Muszę kupić też pampersy, mleko, bo wiecie, jutro będą wszystkie sklepy zamknięte i będzie problem. Także jedziemy to pozałatwiać wszystko. Troszkę nas goni czas, no bo wiecie, przyjechaliśmy do Polski i od razu mieliśmy przeboje z Kolinkiem i no nie było jak tego załatwić, więc musimy załatwiać teraz wszystko na szybko. Myślę, że damy radę, ale też wiem, że będzie mnóstwo, mnóstwo ludzi dzisiaj na zakupach, bo dzisiaj jest, no, 23, jutro Wigilia, więc będzie pewnie masa, masa wszystkich wszędzie. Dobra, wróciłam jednak do domu, żeby ogarnąć te paczki, bo już będzie z głowy. Tutaj widzę majonez za mną, spoko. Dobra, Nikola, weź mi to. To do średniej będzie. Sprawdzam. A to nie tu, szafa Wiktośka. Dobra, druga część paczek. Super, co mam zamknąć, pokój? Pokój na klucz. To idziemy stąd, tak? Tak, to jest prezent dla taty na święta. Musimy zamykać ten pokój na klucz, to będzie taki pokój gier. Jeszcze nie jest do końca, no, skończony. Ale to będzie taki pokój gier i tutaj jest niespodzianka dla taty na święta. Jeszcze o tym nie wie, dlatego zamykamy pokój na klucz. Tak, zakupy świąteczne zrobione. Tiri, 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 tiri. Nikolka, nie wstydź się, guptasie. Jest nadzieja na białe święta, chociaż myślę, że i tak do jutra będzie ciapa. Hurra! Mamy śnieg! Kolinek pierwszy raz w tym roku widzi śnieg. Górka! On chce górkę. W górach są górki, skarbie. Idź, idź, Dziubek, bo zmarzniesz. Chodź do babusi, chodź, bo tu tymi autami jeżdżą. Dziubek! Ja tu zostanę. Ty zostajesz, tak? Bo ja gram u sobą chwilę, to będzie jak chcesz. To jak będziesz go pilnował. Ja też nie lubię. Dobrze się, pani matka, to chyba jadę. Tak, byliśmy już u moich rodziców teraz i zorientowaliśmy się, że brakuje nam jeszcze jednego prezentu, więc jedziemy jeszcze szybko do takiej małej galerii tutaj u nas, bo jest otwarta do 21, więc akurat zdążymy. Przybierzałam dzisiaj w sklepie taki fajny kapelusz zimowy z takiego futerka i tak mi się podobał, ale mówię, dobra, nie biorę, bo Sławek się będzie ze mnie śmiał. I potem w domu tak żałowałam, że go nie wzięłam, bo tak fajnie w nim wyglądałam i muszę go też poszukać za chwilkę, mam nadzieję, że będzie. A jak nie, no to po świętach będę musiała się wrócić do Rybnika, bo nie odpuszczę tego, nie odpuszczę tego kapelusika. Dzień dobry, już po świętach w sumie, ale ja w święta nie chcę nagrywać, bo jest to czas dla rodziny. I nie mam zamiaru bawić się kamerką w święta. No. Jej, super śniadanko, oczywiście nie promuję, nie polecam, ale byłam głodna i no... Na szybko, tak wiecie, mac toast i mac jakaś co? Mac muffin? Co się dzieje? Mac muffin z awokado, jakaś nowość, także no wypróbujemy, prawda? No. Dobra, ja się tutaj już znieczulam i jednak nie będę robić nic poza ustami, bo Sonia mi odradziła, powiedziała, że nie jest mi to potrzebne, więc botoksy i wszystko inne odpada. Że tutaj Nikolka zestresowana. Ja jestem happy. Ostatni raz na ustach byłam 2 lata temu w sumie, więc no nawet nie wiem, kiedy to zleciało. Ja już jestem po, wiadomo, że teraz jeszcze jest puchlizna i tak dalej, ale usta będą przepiękne, jestem zawsze tak zadowolona z Soni. Zobaczcie, Nikola ma traumatyczne przeżycie po zabiegu w innym salonie. Strasznie ją bolało. A teraz zobaczycie, że w ogóle nie będzie żadnej reakcji.
bo faktycznie serio nic nie czuć po tym znieczuleniu. No i zobaczcie. Proszę bardzo. Dzień dobry, dziś kolejny vlog. Bardzo mało wam ogólnie nagrywałam w Polsce, a to dlatego, że chciałam sobie po prostu odpocząć, wyluzować i nie chcę po prostu, wiecie, tracić czasu na nagrywanie. W sumie to jeszcze tylko 2 dni chyba zostało, nie? Trzy dni zostały i wracamy. Teraz jedziemy ze Sławkiem jeszcze do Jastrzębia zrobić jakieś małe zakupy i zastanawiam się nad kupnem nowej kamery, bo od przyszłego roku właśnie chciałam, wiecie, nagrywać wam troszkę lepsze filmy i tak dalej i no do tego na pewno będzie mi potrzebna nowa kamera, więc nie wiem, zobaczymy co będzie w sklepie, może uda mi się dzisiaj coś kupić i w ogóle zobaczcie moje usta po 3 dniach od zabiegu. Już są ładne. Na początku były tak opuchnięte, że po prostu aż mi było wstyd. Ale teraz już jest wszystko pięknie. Jeszcze mam jakieś tam, wiecie, małe siniaczki. Dzisiaj sobie już nałożyłam szminkę i super się to prezentuje. Co nie, Sławek? Mm-hmm. Co powiesz na to? Picasso. Myślałam, że powiesz Plastic Fantastic. I właśnie chciałam wam opowiedzieć pewną historię. Byliśmy z Colinem we Fly Parku. Ja szłam po coś do auta i wiecie, stoję sobie przy aucie normalnie, spokojnie, nic nikomu nie robię. Podjeżdża jakiś gość, taki czysty dziad po prostu, ze swoją żoną bodajże i ze swoim dzieckiem. I gość do mnie z tekstem Plastic Fantastic. No i ja po prostu zostałam w szoku. I no, zadziwia mnie ścisk dupy niektórych ludzi i to jest dla mnie czysta bezczelność. Nic nikomu nie robię, stoję sobie spokojnie, a gość do mnie z takim tekstem, ja po prostu tego nie rozumiem. I wychodzi na to, że wiecie, jak kobieta jest zadbana i tak dalej, wymalowana, to od razu jest Plastic Fantastic. Słowo mnie, lol, szok, nie? I teraz Sławek chodzi i cały czas mnie przyzywa Plastic Fantastic. Colin też już to usłyszał i też do mnie mówi, mama, Plastic Fantastic i po prostu, no... Dramat. Sławuś wziął mnie na pyszne śniadanko. Kebab. Ale naprawdę pyszny kebab, polecamy. Kebabkin. Jastrzębie-Zdrój. Pyszny, naprawdę. Proszę bardzo, mój Bob budowniczy. Mój Bob budowniczy. Później wam pokażę, jaki Sławomir zrobił wczoraj mur na budowie. Samodzielnie chciał spróbować, jak to jest budować dom. Rozumiecie, że nie umiem nigdzie znaleźć aparatów ani kamer. Byłam w Media Expert, byłam w Media Marku. Nie ma w ogóle aparatów i ani kamer. No w sumie potrzebny mi jest aparat, ale nie ma po prostu... Oj. Nie ma kompletnie nic. Nie ma kompletnie nic i... Bo pan powiedział, że teraz aparaty zastępują telefony. I tylko przez internet mogę zamówić, no ale ja muszę znaleźć jakieś miejsce, gdzie kupię aparat, bo ja chcę sobie aparat zobaczyć, ewentualnie przetestować też w sklepie i tak dalej, także... Że no nie wiem, co teraz zrobimy. No ale jak ładnie. No to wszystko co widzimy tutaj dookoła robi nam firma, a Sławomir chciał sprawdzić, czy też da radę. Zobaczcie, dał radę. Jak się chce, to się umie, prawda? No. Piwnica, garaż, teraz strop, pierwsze piętro, nowy strop, nie? Poddasze i dach. Jakie tak? Poddasze? Ścianki trochę i dach. No wszystko. Dobra, to masz pierwszy strop, pierwsze piętro strop, drugie piętro z dachem. No i tyle. Wszystko jasne. Chodź, idziemy za mamą. Teraz idziemy na kręgle. Dzień dobry, dziś witam się już z wami w Holandii, w domu. Bardzo mało wam nagrywałam w Polsce. W sumie to nagrałam tylko 2 vlogi i wszystko. Zauważyłam, że w tym roku
jakoś tak, wiecie, nie miałam takiego drygu do nagrywania, nie miałam chęci, po prostu te święta tak jakby chciałam spędzić, tak wiecie, na luzie, bez nagrywania, bez jakichś vlogów i tak dalej, więc udało mi się nagrać tylko 2 vlogi. Ja nie lubię nagrywać na chama, lubię nagrywać sobie na luzie i dlatego 2 vlogi i no nic więcej w sumie. Tutaj teraz w Holandii będę nagrywać wam więcej, przynajmniej jak dzieciaczki mi na to pozwolą. Wczoraj wróciliśmy. Bardzo długa i ciężka trasa. Jechaliśmy 14 godzin, często musieliśmy stawać. A tutaj Lianek, zobaczcie, już się też obudził. Siemka. Nagrywam jeszcze starą kamerą, bo słuchajcie, nie ma stacjonarnie w Polsce, nigdzie nie było kamer. I teraz w niedzielę będę jechać do MediaMarku tutaj w Holandii już u siebie i kupię nową kamerę, mikrofon, wszystko, żeby było, wiecie, na wysokim poziomie i no tak, i będziemy nagrywać fajne vlogi. Aha, Lianowi też wyszły 2 zęby nagle, wiecie, nie wiem w ogóle skąd się to wzięło i jakim cudem to tak mu łatwo poszło. Ale słuchajcie, bez gorączki, bez jakiegoś osłabienia, bez marudzenia, nagle ma 2 zęby Lianek. No tak, już cię wezmę, już. Zobaczcie, czego zawsze biorę najwięcej z Polski. Sosy i pomysły na... Pomysłów na to w sumie mam najwięcej, a sosy... No sosy w sumie robię sama, a jak już naprawdę nie mam czasu, to robię takie, wiecie, te zwiniary. Już też, wiecie, będę kończyć tego vloga, bo jeszcze trochę roboty mi zostało. I od następnego vloga obiecuję wam, że te vlogi będą dłuższe i bardziej... starannie dopracowane, że tak powiem. No chyba, że wolicie takie chaotyczne, no to nie ma problemu. Na ten moment wam dziękuję i do zobaczenia w następnym vlogu. Pa!